Siemano wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielno. To jest, jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wolfenstein The New Order. I jak widzicie, jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy w poprzedni odcinek, czyli na naszej bazie księżycowej, do której dotarliśmy właśnie tutaj też w tym odcinku. Jak widzę, tak na pierwszy rzut oka, to tutaj trochę Nazoli jest do rozwalenia. Ci Nazole wyglądają jak klony z Gwiezdnych Wojen, także... Zresztą mają też podobne bronie do klonów, więc... Spokojnie możemy sobie ich niszczyć bez przypału, z lekkim zacieszem, bo zawsze chciałem walczyć z klonami. Oczywiście zwiedzamy te wszystkie ośrodki badawcze, obczajamy o co tu chodzi i te sprawy, czyli mamy po prostu ukraść kody do bomby atomowej i w ogóle. Te pociski tej broni zadają jakieś takie strasznie dziwne obrażenia. Naprawdę, to dziwnie trochę wygląda. Jedna broń do ładowania i kolejna. Trochę długo to ładuje się, no powiem wam szczerze, no ale da się to przeżyć. Nie jest to jakieś takie specjalnie nie do przeżycia. Okej, idziemy dalej. Tu gdzieś cholera jest kapitan Nazoli, tak mi się zdaje. Nikt nie prosi o wsparcie, nikt nie prosi o wsparcie. Spokojnie. Zaraz sobie kapitanów wyeliminujemy, tylko ich może najpierw byśmy namierzyli sobie. Dobra, jeden wyeliminowany, a następny jest gdzieś w tą stronę. Kurwa. No bez jaj. Czy mam do nich teraz strzelać, powiedzcie mi? No kurwa, nie, dobra, idziemy sobie doładować naszego, o przynajmniej, złota maska Führera, co to jest, mogę to obczaić? Złota maska Adolfa, ale jaja. Ale super. O kurde, a skafander mamy znaleźć, dobra, dobra. Ci będziemy wychodzić na zewnątrz w takim układzie. Ciekawe, czy Hitler dał radę tutaj dotrzeć na księżyc. Czy wedle tego umarł w tym, kurde, tak jak tam było, jak normalnie, czy... Bo tu jest 2000 chyba... No, 1960, tak? Czyli to już dawno po wojnie, znaczy dawno, no. 20 lat prawie. Także trochę to jest, ale nie wiem. Damy radę, spokojnie, Aniu. Namierzymy to. Ciekawe, czy oni mają plany tej bazy, kurde, księżycowej. Czy skąd oni to tak wiedzą, gdzie to, co tu jest poukrywane. To można się doładować, ale nie wiem, czy mi się chce, ale dobra, doładuje się. Tam mamy iść? Nie wiem nawet. Zaraz sobie obczajmy, tylko doładujmy się. Strasznie długo to trwa, powiem wam szczerze. Ten proces cały. Tędy nie przejdziemy. O, chyba tędy mamy iść, nie? To jest otwarte, to mi się zdaje, że tędy. Ale się fajnie świeci. Ja chcę przetestować tą grawitację, jak ona działa. To mnie tak, kurde, kusi. Naprawdę. Gdzieś to powinien być zaraz ten nasz skafander. O, jest! O, kurwa. Ja pierniczę. Już? Hmm.
Nie ma się czym ekscytować. To nie jest nic jakoś fajnego. Dobra, jesteśmy na powierzchni. Nie ma grawitacji. Znaczy jest lekko obniżona. Patrzcie. Bum, haha, tak się fajnie skacze. Ale zajebiście. Na księżycu jestem. Ciekawe, czy będzie opcja taka, że jak ktoś będziemy tu z kimś walczyć, to czy będą w stanie nam przebić szkło w skafandrze i udusić nas. O kurde, te gnojki. A nie gadajcie, że one sobie tak latają po powierzchni. Co, ich chronią bazy i takie mają cel? Och, żeż kurwa macie, ale fajnie się lata. Jeszcze ta cisza jest taka zajebista, tylko oddech słychać. To jest naprawdę cisza w próżni, jest zajebista. Dobra, wchodzimy do środka. Ciekawe, jak dużą część tego księżyca zajmują tutaj wszystkie te bazy na Zoli, jak bardzo się tutaj, można powiedzieć, osadzili, osiedlili i w ogóle. Ej, no strasznie krótki był motyw z tym. Myślałem, że dłużej będziemy. Może jak będziemy wracać, to coś sobie w ten deseń pochodzimy jeszcze, ale gdzie mamy w tym momencie iść, powiedzcie mi? Gdzie mam kurwa się udać? A dobra, tutaj, okej. No, yo. Pokierowała sobie, musiał tutaj wyciąć ten kod, bo nie ogarnąłem tego trochę teraz. Wow, co tu się świeci? Co to jest? Jakaś energia generowana przez Nazoli w ogóle, nie wiem, nie mam pojęcia, ale jakieś silne gwałty. Mamy 180 na 100, o cholera. Shimshon jestem w końcu, więc musimy zniszczyć wszystkich. Ale czemu on do nas mówi Shimshon? Nie wiem, czy on się Simpsonów naglądał, czy kurwa, czego. Ciężko to określić. Dobra, gdzie jest następny? Krzyczcie mi. Bo potrzeba byłoby mi zlikwidować tego następnego. Kurde. Nazo klienta. Dobra, zlikwidowany został. Okej. Cholera jasna, pasuje się podładować.
Dobrze, okej. Lecimy w takim układzie z nimi, z powrotem. Tylko tym razem już na pełnej kurwie niszczymy wszystkich. Ładnie się palą na zole. Podoba mi się to od tych pocisków, takie kości widać. A tak a propos, to gdzie mam iść? Co, mam na tym działku zasiąść i kurwa mam go zmasakrować? Ogień ogniem zwalczaj, więc wiecie, z tego samego karabinu trzeba było zniszczyć z tego ziomeczka, który korzystał z tego karabinu. A doładujemy sobie nasze pistoleciki, które mnie trochę denerwują, że trzeba je ładować jednak. Dobra, kierunek mi podajcie, bo pewnie gdzieś tu z tej strony mamy iść, ale nie mogę obczaić dokładnie którędy, gdzie i jak. Wiem tylko, że mam ukraść im kony. Więc dużo można powiedzieć, że wiem w tym temacie. Jej, tam coś się świeci w ogóle. Systemy to oni tutaj mają konkretne. Nie ma co ukrywać. Dobra, chyba tu jednak nic nie trzeba znajdowywać. Tu nic jednak nie ma. Tam jest zamknięte, tam też. Cholera. Stąd przyszliśmy przecież, nie? Kurde, gdzie my mamy iść? Czekajcie, no. Jeszcze raz to na logikę zróbmy. Weszliśmy tu, tak? To pomieszczenie przeatakowane zostało. Dobrze, świetnie. To więc, no, powinno być tak na logikę gdzieś tu przejście, kurde. Tym bardziej, że tam są schody do góry. No bo kurde... A, dobra, tutaj, okej. Trzeba było tak mówić od razu, że windą mamy jechać do góry. Jak wygląda ta stacja? Można zobaczyć? O, ciekawie. W sumie jeszcze jesteśmy w połowie drogi, można powiedzieć. Wow, 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 wow. No co wy gadacie, że tak w centrum, kurde, wszystkiego... Żebym wyszedł. Dobrze, dobrze, ale... A co tu się kręci w ogóle? Co to są? Nuki, czy co? To jest nazistowska masakra w kosmosie 2, niczym maczeta zabija w kosmosie 3. Mogę tak zrobić, żeby jedną broń ładować, a drugą strzelać? Piesku! 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 No ogarnij, co ty robisz. Nazistowska masakra w kosmosie 3. To jest dobry film. Przynajmniej byłby dobrym filmem. Cholera jasna, gdzie ja mam iść? A dobra, chyba mamy dotrzeć do tamtego wyjścia, że tak powiem. Dokładnie. Czyli mamy polować na Super Soladen. Super żołnierze.
Ale te sprzęty tutaj strasznie staro wyglądają. Tak staro to tak mało powiedziane. Jakie kompy, niby taka technologia, na Księżycu osadzili się, a takie kompy, kurde. Kod alfa? Idziemy kanałem wentylacyjnym. Tak się załatwia kody alfa. Blaskowicz to jednak umie się skradać. Do jakiejś kapsuły ratunkowej by pasowało się udać jak najszybciej, nie? Tak mi się zdaje, że to tak w taki sposób chce stąd uciec, bo kurwa z Księżyca uciekać. To albo trzeba mieć gwałtownego skilla, albo trzeba umieć prowadzić kurwa kapsułę ratunkową, albo statek kosmiczny. Innej opcji tutaj nie widzę. Jedno, drugie, mykuś i którędy teraz mamy iść? Powiedzieliby nam, wytłumaczyliby nam, czy coś? W ten deseń? Ho, ho, ho. A, tu, okej, mamy przespawać się. Normalnie to bym ich Teslami obładował, ale mi szkoda, bo później mogą być jeszcze więksi i bardziej wymagający przeciwnicy niż teraz. Co to jest? Ała, ała, ała. Okej, dobra, Blasko, ogarnij się. Pamiętnik Romany. W ogóle nie czytam tych pamiętników, ani tych wpisów, powiem wam szczerze, bo no jakoś nie interesuje mnie to specjalnie, to dużo czasu by musiało zająć, a dla tych, którzy lubią takie rzeczy przeczytać, ja zazwyczaj odpalam takie karteczki i możecie sobie zawsze film zatrzymać, wiecie o co biega i dowiedzieć się, co tam dokładnie, bardziej wgłębić się w fabułę, czy jak tam chcecie. Wsiadamy do tej windy? Gdzie nią niby pojedziemy? Wow, 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 ale to wygląda. Jeszcze nuta tutaj zawiewa nam. Jaka nuta jeszcze leci? Ten robot chyba nas chce zmasakrować. O cholera. Jak ja mam stąd wyjść? Czyli zespawać pewnie, nie? O kurde. To jak ja mam stąd wyjść? Hej, jak ja mam stąd wyjść? A, okej. Taki psikuś. Skubaj na zole chciały mnie zatrzymać. Teslą dostaniesz w japę, człowieku, i zakończy się twój ała żywot albo i mój. Chyba mój się zakończył szybciej niż jego. Tak się w sumie zastanawiam. Ten system mnie rozwala. Naziści w kosmosie, na Księżycu jeszcze jako pierwsi. Jaki to ma sens i w ogóle bazy rozbudowane, kurwa. To mi strasznie przypomina, wiecie, jaki film? Był taki film... czekajcie, też był taki film o nazistach w kosmosie. Tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Cholera, jak ktoś będzie pamiętał jego nazwę, to napiszcie mi w komentarzach, bo kurde, aż bym sobie go oglądał tak z ciekawości drugi raz. Ale wiem, że to była komedia jakaś totalna.
w której wybielało się murzyno. Więc spoko. Ale okej, na razie podładujmy się i będziemy się bawić. Co to w ogóle na tym obrazku, na tym ekranie leci? Nie wiem. Może alarm wszczę. No kurwa, serio ruchome schody. Co jeszcze wy tu macie na tym księżycu? Co jeszcze, ludzie? Co jeszcze? O, to chyba jesteśmy w punkcie, gdzie byliśmy na początku samym. Dobra, to doładować się cieba oczywiście. Cieba. I wydostać się stąd. Cholera jasna, kończy mi się do wszystkiego ammo. Szczególnie do tych fajnych pistoletów, ale one strasznie dużo biorą tej amunicji. Trzeba się co chwilę doładowywać. Stary, ty się chciałeś ze mną bawić? Spawareczkę po pierwsze doładujmy, po drugie doładujmy nasze snajperki. Fajnie, że to są snajperki. Do snajperek im dużo, strasznie dużo brakuje. Okej, trzeba znaleźć... O, dobra, są jakieś statki, kapsuły czy coś w ten deseń. Uciekamy stąd. Hangar jest. Chyba systemy już są odpalone nawet, więc... To się... O kurwa mać. Dobra, żarty się w tym momencie kończą. Muszę sobie obydwa systemy moje odładować. Co mi nie za bardzo idzie na rękę. Jeszcze obczaić, gdzie jest ten ziomuś, który nas gonił. O kurwa, coś wybuchło. O stary, weźże spierdalaj. Co to jest aparat tlenowy? Dobra, gdzie ja mam się, jak ja mam się przedostać do... O, dobra. Commander Centrale London Nautica. Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammte Mist! Wer ist im Schiff? Transporter 4. Verstanden Sie sich? Things I've seen in this life. Strange shit that turns your stomach. Turns your hair white. All right, Captain Cowboy. Roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in the car heading towards the London Nautica. Roger. Find your way down to the parking lot and I will pick you home. Roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire. I think they are shooting at you. I've seen the sun set on five different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. Kurwa, twarde lądowanie nazistowskim statkiem z kosmosu. Znaczy z księżyca. Zajebiście. Już wchodzimy do walki, już London Nautica.
O kurde, dobra, wiecie co, ja myślę, że zakończymy tutaj ten odcinek, bo jest strasznie agresywnie, nie wiem co ja tu w ogóle robię, nie wiem jak z nimi walczyć. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście dowódca zabity. Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku i cześć wam wszystkim. Tylko sobie wybijmy tych skumańców.